Moris Wenden Nigdy bez pośrednika. Rozdział 9. Zła wiadomość na temat ślubu. Jezus nauczał na temat sądu śledczego: Jeśli proroctwa Daniela i objawienia wydają się skomplikowane, jeśli zgadzasz się z Piotrem, że pisma Pawła są trudne do zrozumienia, jeśli twoja znajomość języka greckiego zaczyna się i kończy na jednym fakcie, że agapa jest rodzajem miłości, to jest dobra wiadomość. Największy nauczyciel, jakiego znał świat, nauczał na temat sądu śledczego tak prosto, że nawet dziecko może to zrozumieć. Nauki Jezusa są tak samo aktualne, jak dzisiejsze wiadomości. A jeśli chcielibyście uzyskać informację o którymkolwiek z bieżących problemów w kościele dzisiaj lub jutro, Nauki Jezusa trafiają w samo sedno. Mateusz 22.1 to miejsce, od którego zaczniemy. Prześledzimy jedną z nauk Jezusa na temat sądu śledczego. A Jezus odpowiadając znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy. Zwróćmy ponownie uwagę na ulubioną metodę nauczania Jezusa przypowieści. W Marka 4.34 posuwa się do stwierdzenia że bez przypowieści nie mówił do nich wcale kontynuując werset 2 Mateusza 22 czytamy królestwo niebieskie podobne jest do króla który wyprawił wesele swemu synowi co oznacza wyrażenie królestwo niebieskie jest to inny termin oznaczający zbawienie przez wiarę w wielkim boju na stronie 183 czytamy Chrystus w wielu swoich przypowieściach używał wyrażenia Królestwo Niebieskie, aby określić wpływ Bożej łaski na serca ludzi. Tak więc, jedną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tej przypowieści, jest to, czego uczy ona o zbawieniu przez wiarę. A Królestwo Niebieskie podobne jest do pewnego króla, który wyprawił wesele swemu synowi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym ślubie, Przejdź do Apokalipsy 19:9 9. I powiedział mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. W kontekście Apokalipsy 19 rozdziału mamy przypowiedziany czas, kiedy baranek, czyli Jezus, spotka się ze swoją oblubienicą, czyli kościołem i nastąpi ślub. Odnosi się to do ostatnich wydarzeń tuż przed ponownym przyjściem Jezusa i do samego Jego przyjścia. Wróćmy zatem do Mateusza 22, rozdziału, wersety 3 po 6. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe, chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swego kupiectwa. A inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Oto znajduje się tutaj za czasów Jezusa, przypomnienie dla narodu żydowskiego, że ich ojcowie traktowali proroków brutalnie. Bycie prorokiem było zawodem wysokiego ryzyka, a groby proroków wyraźnie to poświadczały. Werset siódmy. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Do czego Jezus tutaj nawiązał? Była to przepowiednia zniszczenia Jerozolimy, która miała miejsce w siedemdziesiątym roku naszej ery. Werset ósmy. Potem powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Tutaj jest mowa o Ewangelii docierającej do Pogan i reszty świata w czasach Kościoła Apostolskiego. Zaproszenie dla złych i dobrych. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. Werset dziesiąty. To dobra wiadomość dla wszystkich, prawda? Nikt nie jest pominięty. Czy jesteś faryzeuszem, czy celnikiem? Jezus jest zdecydowany zrobić wszystko, co możliwe, aby zachęcić cię do przyjścia na ślub. Jezus zrobił wszystko, co możliwe, kiedy był tutaj, aby dotrzeć do nich wszystkich. Dotarł do Marii Magdaleny i podniósł ją z jej grzesznego życia. Dotarł do Szymona Faryzeusza i pokazał mu potrzebę zbawienia. Kochał faryzeuszy, sadyceuszy, nierządnice, złodziei i klasę robotniczą. Wysłał zaproszenie do wszystkich zarówno złych, jak i dobrych. A to powinno obejmować także każdego z nas dzisiaj. Wesele zostało wypełnione gośćmi. Ale teraz fabuła się zagęszcza. W czasach Chrystusa zwyczajem było, że osoba zamożna, a zwłaszcza król, gdy wystawiał wesele dla swojego syna, wysyłał nie tylko zaproszenie, ale także przesyłał szatę weselną. To rozwiązywało wiele problemów. Czy możesz sobie wyobrazić otrzymanie zaproszenia na ślub syna króla? Jaka byłaby pierwsza rzecz, którą powiedziałaby twoja żona? W co mam się ubrać? Dla nich ten problem został już rozwiązany. Nie miało więc znaczenia, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy mieszkasz w pałacu, czy w getcie. Nawet najbiedniejsi, którzy otrzymali zaproszenie na ślub syna króla, mogli pójść ubrani jak milionerzy. Król poczynił ogromne wydatki, aby zapewnić szaty weselne. Gdyby ktoś pojawił się na weselu bez szaty weselnej, byłoby to zniewagą dla króla, byłoby to zniewagą dla królewskiego syna i w pewnym sensie całe królestwo odczułoby ukłucie. Mając to na uwadze, przejdźmy do wersetu 11. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Najwyraźniej król przychodzi, aby zobaczyć się z gośćmi, zanim odbędzie się uroczystość zaślubin jego syna. Król wchodzi, aby zobaczyć gości, czyli zbadać gości. Czy możemy posunąć się do stwierdzenia, że przeprowadzić dochodzenie, śledztwo wobec gości? A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie miał na sobie szaty weselnej. Cóż, myślisz sobie, że prawdopodobnie miał na sobie swój strój szabatowy, a może strój do biegania, albo bluzy i dżinsy. Nic z tego był nagi. Przejdź do Apokalipsy 3,17. Ludzie, którym brakowało sprawiedliwości Chrystusowej, są nędzni i pożałowania godni, biedni i ślepi. I co? Nadzy. Więc ten mężczyzna miał czelność pojawić się na weselu nago? Najwięcej, co mógłbyś dla niego wymyślić na podstawie Pisma Świętego, byłoby aby miał na sobie jakieś brudne łachmany ponieważ cała nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Zobacz Izajasza 64, 6. Ale zauważ, jak potraktował go król. Werset 12. I zapytał go, przyjacielu. Czy to niedobra wiadomość? Powiedział, przyjacielu, jak tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Czy zaszło jakieś nieporozumienie? Musiałeś otrzymać zaproszenie, bo tu jesteś. Ale co z szatą weselną? Paczka nie dotarła? Masz jakieś wyjaśnienie? Chcesz coś powiedzieć? Potraktował go z godnością. On za nie mówił. Ale Biblia mówi, że ten człowiek za nie mówił. Powodem, dla którego ludzie milczą, jest zwykle to, że nie mają nic do powiedzenia. I dopiero wtedy król rzekł do sług. Wtedy król powiedział sługom, Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych tam będzie płacz i zgrzytanie zębów werset 13 a król też musiał płakać wielu jest bowiem wezwanych lecz mało wybranych werset 14 wszyscy zostaliśmy zaproszeni na ucztę weselną baranka przyjazne ramiona krzyża wciąż wskazują drogę do niebieskiego kraju a Jezus za to wszystko zapłacił kiedy Jezus pochylił głowę i umarł nabył prawo do przebaczenia każdemu, kto kiedykolwiek urodził się na tym świecie i który przyjął Jego przebaczenie. Zaproszenie i nasze przyjęcie tego zaproszenia jest tym, co wiąże się z usprawiedliwieniem przez wiarę. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boże, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie lubił. Efezjan 2, 8 i 9 Zaproszenie na ślub i przyjęcie tego zaproszenia to jednak nie koniec. Jest też szata weselna. Nie wystarczy nawet, że syn króla ma na sobie szatę weselną. Każdy gość musi mieć na sobie szatę weselną. W przeciwnym razie, zamiast na uroczystości ślubnej, znajdzie się w ciemnościach. A to byłaby zła wiadomość. Dochodzenie, śledztwo prowadzone przez króla obejmuje nie tylko sprawdzenie, kto odpowiedział na zaproszenie. Poszukuje również tych, którzy noszą szatę weselną. Wróćmy do Apokalipsy 19, rozdziału, wiersze 6 po 8, aby dowiedzieć się, czym jest ta szata weselna. I usłyszałem, jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów, mówiących: Alleluja! Bo objął królestwo Pan Bóg wszechmogący. Cieszmy się, i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka. A jego małżonka się przygotowała i dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący bo bisior to sprawiedliwość świętych a niektóre inne wersje mówią dokładnie bisior to dobre uczynki ludu bożego bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych albowiem bisior to sprawiedliwe uczynki świętych ale poczekaj chwilę czy ktokolwiek, święty lub inny, może wytworzyć sprawiedliwość? Czy święci mogą dokonywać dobrych uczynków? Jeremiasz 23:6 mówi, że Pan jest naszą sprawiedliwością. Tak więc wszelkie dobre uczynki lub sprawiedliwość, które widzisz u świętych, to Bóg w działaniu. Ale zauważcie, że ta sprawiedliwość z Apokalipsy 19 rozdziału nie jest jego sprawiedliwością w moje miejsce. To nie jest zastępcza sprawiedliwość, to Jego sprawiedliwość wyżywana w życiu. Tak więc ta szata weselna reprezentuje drugą fazę zbawienia wyłącznie przez wiarę, obszar uświęcenia chrześcijańskiego życia, dzieła, które Bóg chce w nas wykonać. Na cześć króla. Kiedy więc król wszedł, aby przyjrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka, który nie włożył szaty weselnej. Najwyraźniej mężczyzna przyjął zaproszenie. Chciał być na weselu, ale nadal odmówił włożenia stroju ślubnego. Między tymi, którzy zaproszenie przyjęli było wielu oczekujących korzyści przyszli by korzystać z uczty, nie zaś oddać cześć królowi. Przypowieści Chrystusa strona 200. Sparafrazujmy to. Są tacy, którzy są zainteresowani dostaniem się do nieba, ale nie mają żadnego pragnienia przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa. Aby przynieść mu cześć. Tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Mateusz 5,16. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na czyje imię? Ze względu na swoje imię. Psalm 23,3. Jeśli twoim głównym celem, jako chrześcijanina, jest dostanie się do nieba, możesz tam nigdy nie dotrzeć. Oczywiście powinniśmy być zainteresowani dostaniem się do nieba, ale kiedy już przyjęliśmy Jezusa, nasze dostanie się do nieba jest pewne, teraz jest większa sprawa przynosić cześć i chwałę królowi i jego synowi. Weselna szata, o której mowa w przypowieści, wyobraża charakter czysty, bez skaz, jaki będą posiadać naśladowcy Chrystusa. Przypowieści Chrystusa strona 201. W szacie przygotowanej i ofiarowanej przez Boga nie ma żadnego elementu pracy rąk ludzkich. Przypowieści Chrystusa, strona 202. Proszę zauważ, że uświęcenie, Chrystus żyjący we mnie przez ducha świętego, posłuszeństwo, zwycięstwo i przezwyciężanie nie mają w sobie ani jednego elementu ludzkiego udziału. Jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć je jako prezenty. Przez swoje doskonałe posłuszeństwo umożliwił każdemu człowiekowi zachowanie przykazań Bożych. Jeżeli podporządkujemy się Chrystusowi, nasze serca złączą się z Jego sercem, Jego wola będzie naszą wolą, nasza świadomość będzie zgodna z Jego życiem, jest to właśnie przyodzianie się szatą Jego sprawiedliwości. Tamże, strona 202: Moc do życia, tak jak żył Jezus, w zależności od Boga, jest dla nas dostępna dzisiaj. Możliwe jest dla nas założenie szaty weselnej, przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa w naszym życiu i w ten sposób przyniesienie czci i chwały Królowi Niebios. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony, tak długo, jak długo utrzymuje zbawienie. Kilka lat temu zakochałem się w pięknej dziewczynie. Mieszkała w San Francisco, a ja w Los Angeles. Nadszedł dzień, że zgodziliśmy się zostać mężem i żoną. Pojechałem do San Francisco, gdzie jej rodzice urządzali ślub. Kiedy staliśmy przed kaznodzieją, powiedział: Czy ty? A ja powiedziałem tak. Wtedy zapytał ją: Czy ty? A ona odpowiedziała: Tak. Wtedy kaznodzieja powiedział: Jesteście. Po ślubie poszła do domu z rodzicami, a ja wróciłem do Los Angeles. Dwa lata później ktoś powiedział: Czy jesteś żonaty? A ja powiedziałem: Tak. Wtedy oni odpowiedzieli: Nigdy nie widzieliśmy twojej żony. A ja na to: Ja też jej nie widziałem od dwóch lat. Piszesz do niej? Nie. Telefonujesz? Nie. I ty jesteś żonaty? Przecież powiedziałem tak, mam na to certyfikat. A oni powiedzieli: Lepiej to sprawdź. Nawiasem mówiąc, to tylko przypowieść. Ale gdyby ktoś miał przeprowadzić śledztwo dotyczące mojego małżeństwa w takich warunkach, mógłby stwierdzić, że nie było żadnego małżeństwa. Są ludzie, którzy przyłączyli się do kościoła 20 lat temu, którzy przyjęli Jezusa, ale od tamtego czasu nic z tym nie zrobili. Śledztwo mogłoby bardzo dobrze ujawnić, że ich zbawienie będzie poważnie kwestionowane. Mogę wierzyć raz w związku na zawsze w związku, o ile utrzymuję ten związek małżeński. I wierzymy raz zbawiony na zawsze zbawiony tak długo, jak długo utrzymujemy zbawienie. Małżeństwo opiera się na związku. Kiedy nie ma już związku, nie ma też małżeństwa. Zbawienie również oparte jest na relacji, a bez tej relacji i komunikacji zbawienie już nie jest obecne. Zobacz Ewangelię Jana 173 i Ewangelię Mateusza 723. Jesteś dzisiaj chrześcijaninem, jeśli masz z Jezusem relację, w czasie teraźniejszym. A dla tych, którzy wytrwają do końca w swojej relacji z Chrystusem, pewne jest, że oni również będą zwycięzcami. Kiedy więc Król wchodzi, aby zbadać gości, przychodzi, aby ujawnić, kto wytrwał do końca i kto został zwycięzcą. Ale nie jestem jeszcze zwycięzcą. Cóż, mówisz, nie radzę sobie jeszcze z tym zbyt dobrze. Jeszcze nie zostałem zwycięzcą. Wciąż upadam i zawodzę. Chciałbym przypomnieć, że przezwyciężanie jest zadaniem Boga. To nie należy do Ciebie. Posłuszeństwo jest zadaniem Boga. Przychodzi tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie jest to coś, co osiągamy. To coś, co otrzymujemy. Zwycięstwo nie jest czymś, do czego dążymy, o co staramy się lub o co ciężko pracujemy. Jest to coś, co jest produktem ubocznym relacji wiary. Zakładanie szaty weselnej jest po prostu przyjęciem daru, który dał Bóg, w ten sam sposób, w jaki otrzymujemy dar usprawiedliwienia. Nawet dzisiejszy świat chrześcijański wciąż czeka na tę dobrą nowinę. Jest to część naszego specjalnego przesłania jako ludu ostatków. Jednak większość z nas nadal ciężko pracuje, próbując zostać zwycięzcą. To jest powód, dla którego nie przezwyciężamy, bo nie możesz zapracować na prezent. Próba zdobycia prezentu jest zniewagą dla jego dawcy. Strój ślubny jest bezpłatny. Sam król nam to zapewnił. Wszystko, co musimy zrobić, to to zaakceptować.